Praktycznie ja o tym wczoraj mówiłem, na temat mediów, cenzury prewencyjnej. Dokładnie o tym wczoraj rozmawialiśmy. To, co pan poseł dzisiaj powiedział, to powiedział kwintesencję, co się dzieje. Dlaczego społeczeństwo o tych sprawach nie jest w ogóle informowane? Dlatego, że jest cenzura prewencyjna. Dokładnie wczoraj to padło z moich ust, a pan potwierdził. W związku z tym też apelowałem dokładnie o to, żeby Polacy się obudzili. Dokładnie to samo, bo jeżeli Polacy się nie obudzą, właśnie przytaczając te fakty, na przykładzie wczoraj skoku Wołomin, panuje w mediach zmowa milczenia. A dlaczego? Dlatego, że tam są umoczeni zarówno z lewej strony sceny politycznej, jak i prawej strony sceny politycznej. Dlatego nikt nie chce tego tematu ruszyć. A mówimy o wyprowadzonych kwotach, które pan redaktor Mosakowski wczoraj poruszał, rzędu 10 miliardów złotych. I do tego nie jest przypadek, że w Wołominie również upadł SGSK Bank. I też na kwotę 3 miliardów, które należy również doliczyć do tego, co mówiliśmy. Proszę państwa, co się dzieje? Przecież gdyby pan w tym momencie tego tematu nie poruszył, gdybym ja wczoraj o tym nie mówił, o tej cenzurze prewencyjnej, to główne media na ten temat dzisiaj to powinny się rozpisywać praktycznie od rana do wieczora. No to powinno być clue. A co się dzieje? Pan powiedział. Nic. Mówiliśmy na temat prokuratury krajowej wczoraj, prokuratora Ziobry. Dzisiaj pan też ruszył ten temat. Beton. Nie tylko w przypadku skoku Wołomin. I właśnie poruszył pan sprawę układu. Układu medialnego i układu tak zwanego praworządności. Co się dzieje? To jest, proszę państwa, układ zabetonowany. Pan pięknie to ujął dzisiaj. Tylko do czego to zmierza? Właśnie pan powiedział dzisiaj, że jeżeli Polacy się nie obudzą, nie będzie wsparcia właśnie tego. Bo wykorzystujemy tak zwaną niszę. Tutaj kanał pana redaktora Mosakowskiego. No jedyne, co możemy zrobić na dzień dzisiejszy, właśnie to upublicznić, tylko to nie ma takiego zasięgu jak główne media, bo to nie ta skala, ale robimy to, co możemy na bazie tego, co mamy. W związku z tym, właśnie też na bazie tego, co pan przed chwilą powiedział, chciałem pokazać ten układ właśnie działania prawa. A może bardziej, jak pan redaktor Mosakowski kiedyś powiedział, niedziałania, czyli bezprawia i niesprawiedliwości. Bardzo ładnie pan to kiedyś ujął. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, że ja jako prezes zarządu spółki, gdzie był wprowadzony syndyk 007, pan Lechosław Kochański, przyniosłem dzisiaj tutaj, żeby państwu pokazać aktualny KRS, pokażę do kamery, z datą 4 kwietnia, czyli dzisiejszy. I w tym KRS-ie, który jest fundamentalnym dokumentem, który mówi o wszystkim, o reprezentacji, ja jako prezes zarządu jestem blokowany, bo wcześniej miałem syndyka 07, gdzie upadło się ogłosił dłużnik, a nie wierzyciel, co jest anormalne. W ogóle coś takiego się nie zdarza. To jest pierwszy przypadek w Polsce. A jeżeli już 07 został wyrzucony, to wprowadzono do spółki kuratora panią adwokat Kleszczewską, która miała z mojego wniosku wyrok dyscyplinarny i została prawomocnie skazana wyrokiem dyscyplinarnym przez Okręgową Izbę Adwokacką. Przez Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej. I ta pani niestety w tym KRS-ie do dnia dzisiejszego widnieje jako kurator z wyrokiem skazującym. I teraz proszę zauważyć podobieństwo. Właściwie niepodobieństwo, bo była tutaj to nazwisko Joanny Kleszczewskiej powtarza się jako udziałowca w skoku Wołomin. I również mamy nazwisko pana tutaj, Andrzeja Kleszczewskiego, który jest bardzo mocno umocowany, a wcześniej był w samym zarządzie. I proszę bardzo, chciałem właśnie na bazie tego, o czym tu rozmawiamy, pokazać układ, jak to działa w układzie. I dlaczego jest zmowa milczenia, dlaczego tak to funkcjonuje. Bo mówimy tutaj o przyczynie, a to już jest skutek.
I tu poprosiłbym pana redaktora właśnie pokazania całej historii właśnie pana Kleszczewskiego. Czy tu jest informacja, że pan Andrzej Kleszczewski jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, drugi wydział lekarski, posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z radiodiagnostyki, ponadto ukończył podyplomowe studium ekonomiki zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim, studium doktoranckie przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi oraz podyplomowe studium prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przebieg kariery zawodowej też? Tak, 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 bo to od razu pokazuje w latach 1987-89 sekretarz do spraw zagranicznych Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie. W latach 1988-1990 radny dzielnicowej Rady Narodowej Praga Południe, czyli początki aktywności lata 80. w tak zwanym SYP-ie, bo ta, jak żeśmy nazywali ZSP, to był tak zwany SYP. Dokładnie. W latach 1990-2001 młodszy asystent, asystent i starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym imienia profesora Bogdanowicza, sekretarz generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej, dyrektor składu celnego, konsultant w Paryżu, w firmie, rozumiem, jakiejś prawdopodobnie farmaceutycznej. Dokładnie tak. Kierownik Biura Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, czyli bardzo ważna funkcja. W ramach Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. To były lata 1999-2001. Pełnomocnik komendanta do spraw marketingu Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Proszę bardzo, czyli układ wojskówka, wojskowy. Przewodniczący zespołu konsultacyjnego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie w latach 2001-2002, a następnie prezes zarządu oraz dyrektor generalny zakładów farmaceutycznych Polfa. Tarchomin. Tarchomin. Zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W tym 5 miesięcy pełnił obowiązki dyrektora Instytutu. Doradca zarządu Electus SA w Lublinie. Prezes zarządu Żak System spółka ZOO w Krakowie. Przewodniczący Rady Nadzorczej w tej firmie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Medii Staw we Wrocławiu. Obecnie, do chwili obecnej, prezes zarządu PGK Pharma spółka z o. Dokładnie. Czyli jak gdyby kariera wojskowa, polityczna, farmaceutyczna. W zasadzie nie ma jakichś funkcji poniżej członka rady nadzorczej albo członka zarządu. Dokładnie. No ale... A ponieważ panu dobrze wiadomo, że polski przemysł farmaceutyczny praktycznie na dzień dzisiejszy już nie istnieje, bo został w większości wysprzedany, a tam przewijają się nie miliony, a miliardy. I również dlatego taka osoba była bezcenna w zarządzie Skoku Wołomin. I to pokazuje cały układ działania, o którym pan przed chwilą mówił. Dlatego pani Kleszczewska musiała być ustanowiona jako kurator, tylko ponieważ w aktach dyscyplinarnych akta liczą aż 3 tomy, bo przedstawiono tyle dokumentów, i proszę zobaczyć, jaki to jest wzajemny, powiązany układ. I dlatego proszę się nie dziwić to, co pan poseł powiedział, że jest zmowa milczenia, zarówno w przypadku Skoku Wołomin, jak w przypadku głównych mediów. Po prostu pozostał tylko kanał Centrum Edukacyjnego Powiśle.
No i z czego, ja się cieszę, ale panowie się oczywiście martwią, ja też się martwię, bo niestety zasięg... Znaczy ja się nie martwię, że jestem w Centrum Edukacyjnym Pobiście. Ale, no, ale ja ale, nie ukrywam, że też się nie martwię. Ale że sprawa nie może być szerzej dalej nagłośniona. Nie może zrobić dużego kroku naprzód. Tak jest. No, ale jedyna nadzieja, to co pan poseł przed chwilą powiedział, o czym ja wczoraj mówiłem, nadzieja w naszych rodakach Polakach. Tak, dokładnie. W tej pobudce. Tak. O której pan czyli mówił. Stoimy, tak. Jeżeli... stoimy przed przepaścią i teraz musimy zrobić duży krok naprzód. No i na zasadzie... może nie na taki kanwie. Tak, no. Ale właśnie to jest taki nasz wspólny apel. Polacy, obudźcie się. Dziękuję bardzo za rozmowę, którą będziemy kontynuowali w naszych kolejnych programach. Naszymi gośćmi na kanale Centrum Edukacyjnego Powiśle był poseł niezależny i niezrzeszony z miasta polskiego Przemyśla, Robert Majka. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję państwu. Oraz pan Krzysztof Dąbkowski, działacz w tej chwili Stowarzyszenia imienia Świętego Michała Archanioła, który skupia poszkodowanych przez aferę z Kotwołem. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu.